Cześć kochani, dzisiaj z kuchni do łazienki, czyli o takich produktach spożywczych, których normalnie używamy po prostu do jedzenia w kuchni, które ja używam jako kosmetyki. Wiadomo, że tych sposobów, trików i tak dalej jest bardzo dużo, ale ja Wam dzisiaj podam tylko te, których używam ja, które są sprawdzone i które działają. Także jeżeli Was to interesuje, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Bardzo się cieszę, tak w ogóle, że spodobał Wam się film Używaj niezgodnie z przeznaczeniem. Powiedzmy, że to jest taka druga część Używaj niezgodnie z przeznaczeniem, ale właśnie produktów kuchennych. I słuchajcie, teraz zaczynamy od tego, co ja używam i co jest fajne. Pierwsza rzecz to jest soda oczyszczona i olej kokosowy, ale jako pasta do zębów. Robię sobie taką mieszankę właśnie jako pastę do zębów. Mam takie małe pojemniczki, nie wiem, po jakichś próbkach, po czymś takim. Takie małe słoiczki plastikowe. Można chyba je kupić też w sklepach takich normalnych, internetowych, czy stacjonarnych, takich urodowych powiedzmy, takie, na takie miniaturki. I ja tam sobie wpycham olej kokosowy, wpycham i dodaję do tego trochę sody. To nie jest w proporcjach, nie powiem Wam dokładnych proporcji. Ja nie robię na pewno proporcji pół na pół, czyli pół sody, pół oleju kokosowego, tylko tej sody jest zdecydowanie mniej niż oleju kokosowego i tym sobie myję zęby. Nie zawsze, używam też zwykłej takiej pasty, wiecie, normalnej po prostu, ale ta pasta, którą robię, ma tą przewagę, że jest po prostu naturalna, totalnie naturalna, bez żadnych konserwantów, no i nie ma fluoru, fluorku, sodu i tak dalej, a jak już wiadomo od jakiegoś czasu, no bo już te czasy, kiedy fluoryzowano zęby i tak dalej, że to takie niby super minęło, jak trochę poczytacie, to się już dowiecie teraz, że fluor jest nie do końca dobry dla tych naszych zębów, może powodować zwapnienia różnego typu. Nie jest to najlepsza metoda. Od czasu do czasu pasty z fluorem można używać, ale właśnie lepiej jest używać takich naturalnych rzeczy, które też świetnie działają. Jak działa na przykład olej kokosowy? Olej kokosowy przede wszystkim ma działanie bakteriobójcze, więc zabija to, co powoduje nieprzyjemny zapach z naszej buzi. To po pierwsze. Druga rzecz to jest soda. Soda ma podobno troszkę działanie takie wybielające zęby, ale ja używam sody ze względu na to, że ona jest zasadowa. Ma zasadowe pH, czyli nie jest kwaśna, a wszystko, co jest kwaśne, to psuje nam po prostu wnętrze nasze, powiedzmy tak, łącznie z zębami i również nasz organizm, powiedzmy, nie może być za bardzo zakwaszony. I dlatego ja właśnie używam takiej mieszanki, soda z olejem kokosowym. No i to działanie wybielające, nie powiem, żebym jakoś zauważyła, natomiast soda usuwa też fajnie kamień nazębny i po prostu no, to jest, że tak powiem, naturalne, dlatego ja to bardzo lubię. Ja jeszcze sody, tutaj taka dygresja, używam w trochę inny sposób. Raz na jakiś czas robię sobie po prostu sodę do picia, pół łyżeczki ze szklanką wody. Ostatnio tego już jakiś czas nie robiłam, ale to jest dobre, bo to po prostu odkwasza organizm, a jak jecie jakieś niezdrowe jedzenia, wiecie, jakieś fast foody, jakieś smażone i tak dalej, dużo różnych dziwnych rzeczy, nie odżywiacie się całkiem zdrowo, to raz na jakiś czas taka szklanka z odrobiną sody po prostu dobrze wpłynie na funkcjonowanie Waszego organizmu i Was odkwasi. Dobra, to była soda i olej kokosowy. Jeżeli chodzi o sam olej kokosowy, to ja też stosowałam takie metody, które są bardzo popularne. Olej kokosowy na włosy, ale u mnie to się totalnie nie sprawdziło, bo zamiast mi nawilżyć włosy, olej kokosowy mi je po prostu przesuszał i dziewczyny stosują też olej kokosowy na ciało. Myślę, że ta metoda z włosami po prostu zależy od porowatości włosów. Ja się tak do końca na tym nie znam. Wiem, że ja mam raczej szeroko porowate włosy i nie wiem, to były takie moje pierwsze próby. Dlatego jeżeli używacie oleju kokosowego do włosów jako odżywki właśnie, to dawajcie znać, czy Wam się ta metoda sprawdza. Zresztą w ogóle, czego byście nie używały, to dawajcie znać, bo jestem bardzo ciekawa, jakie Wy macie takie właśnie swoje spożywcze metody. Natomiast jeżeli chodzi o olej kokosowy na ciało, no to też tutaj mi polecałeś już w którymś tam filmie kosmetycznym moim, ale ja nie używam oleju kokosowego do ciała, dlatego że po prostu jak dla mnie olej kokosowy zmieszany z moją skórą po jakimś czasie nieładnie pachnie i nieładnie pachną ubrania. Nie wiem, któraś z Was też mi właśnie pisała, że tak, to jest fakt, że tak powiem, to jest ten minus, ale dla mnie to jest minus nie do przejścia. Ciekawa jestem, jak jest u Was, czy też macie coś takiego, taką reakcję, czy używacie właśnie oleju kokosowego do ciała też. No właśnie, a jeżeli chodzi o ciało, to tutaj dużo lepiej mi się sprawdza, aczkolwiek też rzadziej używam po prostu oliwy z oliwek. Oliwa z oliwek, no wiecie, to jest od starożytności po prostu cudowne działanie, wszyscy o tym wiedzą i to jest rzeczywiście oliwa, która fantastycznie nawilża zarówno ciało, jak i włosy i na włosy ją stosuję, ale też bardzo rzadko, bo to jest tak oliwna oliwa, tak olejowa jak dla mnie,
że mam potem problem ze zmyciem tego z włosów, a jeżeli już zmywam i używam dużo, wiadomo, szamponu, no to tak jakby to działanie gdzieś tam się gubi, bo po prostu jest zmywane. Także jest też taka metoda oliwa z oliwek właśnie na włosy, ale nie do końca dla mnie. Ale jeżeli też używacie, no to też dawajcie znać oczywiście. Drugim takim moim trikiem urodowym, powiedzmy, właśnie jeżeli chodzi o produkty spożywcze, jest kawa. Jest kawa, którą ja sobie robię w kafeterce, taką zwykłą, mieloną, i zostaje mi właśnie ta kawa już taka przesączona. I ja to sobie wrzucam często właśnie do miseczki, dodaję jakiegoś żelu pod prysznic i robię tym peeling. I to jest moim zdaniem najlepszy peeling, jest dużo fajniejszy niż takie peelingi sklepowe. Podobnie możecie zrobić na przykład z cukrem czy z solą. Ja przyznam, że nie próbowałam ani cukrowego peelingu robić sama, ani solnego, natomiast kiedyś użyłam takiej soli właśnie do peelingu gotowej, zmieszałam sobie i miałam wrażenie, że mi to jakoś podrapało i pocięło nogi, więc dla mnie to niekoniecznie. Natomiast kawa jest świetna, bo kawa ma kofeinę, która poprawia nam ukrwienie przede wszystkim w ciele, tak napina celulit. Podobno też usuwa. Ja nie zauważyłam takiego działania, ale może za rzadko robię taki peeling. I właśnie ja sobie robię taki peeling z kawy, zarówno na ciało, ale delikatnie w takich miejscach, które mam właśnie delikatniejsze, czyli na przykład na dekolcie. Ja się dotknę na dekolcie i od razu wszystko widać, więc tutaj kawa nie do końca mi się sprawdza, ale na przykład właśnie uda, pośladki, brzuch, ramiona i tak dalej. No i ten peeling z kawy bardzo fajnie złuszcza cały martwy naskórek i przyznam się, że robię też z takiej grubej kawy peeling od czasu do czasu na twarzy, jak czuję, że ona już jest taka, że ta cera już nie jest taka gładziutka, wiecie, jak pupa niemowlaka, to sobie właśnie też robię peeling na twarz. Ale tutaj uwaga, jeżeli macie cerę problematyczną, jakąś super wrażliwą czy trądzikową, to tego nie polecam, no bo to jest taki ostry peeling, ostry zdzierak. Ja mam taką cerę, że daję radę, więc dlatego tego używam. Jeżeli nie macie problematycznej cery, to możecie też oczywiście spróbować, tylko delikatnie, wiecie, na początek, żeby nie było, że Szulow powiedziała, że wiecie, natrzeć się trzeba, zedrzeć sobie pół twarzy i nagle coś, nie wiem, jest czerwone, nie takie jak powinno być. Zawsze pamiętajcie, że to, co ja używam na sobie, to niekoniecznie u Was się sprawdzi. To jest taka święta zasada YouTube'a. Jak słuchacie o takich urodowych jakichś trikach, kosmetykach i tak dalej, to pamiętajcie, że jeżeli ktoś tym się zachwyca, jemu się to sprawdza, to nie znaczy, że tak będzie u Was. I do wszystkiego trzeba podchodzić z ostrożnością. Kolejnym takim trikiem urodowym, przyniesionym z kuchni, jest limonka. Słuchajcie, zwykła limonka, która może służyć jako antyperspirant. Ja dokładnie nie wiem, jak to działa, tak do końca, tu się przyznam od razu. Gdzieś to kiedyś lata temu wyczytałam po prostu, że można używać właśnie limonki jako antyperspirant. Pewnie zabija wszystkie bakterie i tak dalej, bo rzeczywiście działa. Działa dobrze. Nie jest to może takie działanie, jak wiecie, takich tych super chemicznych, jakichś z aluminium antyperspirantów, ale jest to działanie bardzo dobre, no i przede wszystkim jest naturalne, więc można się co jakiś czas w ten sposób odtruć od tych kosmetyków drogeryjnych. Swego czasu używałam jeszcze Aunu, to już nie jest kuchenna rzecz, tylko po prostu kryształ, który właśnie też można używać jako antyperspirant. To możecie w takich naturalnych sklepach kupić, z naturalnymi kosmetykami, z naturalną żywnością, produktami i tak dalej. Ale ten Aun, powiedzmy, też po jakimś czasie robił takie dziwne rzeczy z moją skórą, ale są to fajne metody, żeby się odtruć, więc jeżeli na przykład chcecie sobie zrobić taki reset od właśnie takich antyperspirantów drogeryjnych, to wybierzcie taki czas, kiedy powiedzmy nie musicie być za bardzo aktywne i zróbcie sobie taki detoks pod pachami, bo to bardzo dobrze działa, tym bardziej, że antyperspiranty jednak takie drogeryjne, no coraz więcej jest sygnałów, że one jednak powodują dużo nieprzyjemnych rzeczy z naszym biustem na przykład. To też możecie poczytać w necie. No możecie bardzo dużo rzeczy różnych poczytać, ale takich powiedzmy bardziej artykułów wiarygodnych też na ten temat. Nie będę tutaj, wiecie, mówić konkretnie co i jak. Jak chcecie, to sobie znajdźcie w internetach takie informacje, ale limonkę warto sprawdzić. Teraz śmietana. Zwykła po prostu śmietana. Ja jeszcze pamiętam z czasów dzieciństwa, jak gdzieś tam właśnie od rodziny ze wsi była ta śmietana, czy u mojego dziadka na wsi była ta śmietana i zawsze dziadzio mi smarował ugryzienia komarów, a ja jako dziecko byłam ciągle po prostu pożarta. Zresztą w dalszym ciągu jestem, jak widzicie na przykład na Instagramie, gdzieś moje nogi pogryzione z dziwnymi plamkami, to tak, to są ślady na przykład po ugryzieniach komarów sprzed roku. Tak niestety mam, ale co jeżeli chodzi o śmietanę? Śmietana ma świetne właściwości łagodzące. Jak Was właśnie użre jakieś dziadostwo, to możecie sobie posmarować tak
się tutaj nawijam dziwnie, możecie sobie posmarować to miejsce po prostu śmietaną i ona Wam złagodzi to swędzenie, ten świąt? Świąt się mówi, bo swąd to jest smród. Świąt? No takie, to jest taka metoda po prostu z mojego dzieciństwa, która rzeczywiście działa. Wiadomo, że to nie jest takie niesamowite działanie, wiecie, znieczulające tak totalnie, no ale nie zmienia to faktu, że na pewno jest to trochę lepsza i łagodniejsza metoda, no i też mimo wszystko skuteczna, niż na przykład specjalne jakieś chemiczne maści do tego celu. No i ja oczywiście stosuję też takie domowe klasyki, czyli na opuchnięte oczy herbata, tylko nie taka herbata, wiecie, sucha, torebka, tylko zrobicie sobie herbatkę do picia, odsączycie tą, powiedzmy, torebeczkę i ciap na oczy, dwie torebeczki najlepiej, nie, bo macie dwoje oczu, ciap na oczy i po jakimś czasie ta opuchlizna, która tutaj się robi, w ogóle, że tak powiem, skóra się napina, skóra się wygładza, opuchlizna znika przy właśnie torebkach z herbatą. Bardzo podobne działanie ma ogórek, trochę delikatniejszy, ale właśnie płatki z ogórka, wiecie, na pewno czytałyście mnóstwo o maseczkach takich naturalnych po prostu, żeby sobie naciapać plasterków z ogórka na twarz. I to działa, rzeczywiście to jest bardzo fajnie nawilżające, czy na całą twarz, czy właśnie zwłaszcza na oczy. Ja czasami jak siedzę i dużo montuję, jak na przykład trendy montowałam, to były takie, wiecie, dla mnie bite godziny, to w ten sposób sobie potem regenerowałam te wszystkie okolice tutaj oczu, dlatego że no, przy długim siedzeniu przed komputerem po prostu oczy są zmęczone, spuchnięte i tak dalej. Także to są bardzo dobre i w sumie znane metody, które ja stosuję i mi się sprawdzają. No i na koniec jeszcze jedna rzecz taka, powiedzmy, fryzurowa, włosowa, trochę taki włosowy trik. Mianowicie ocet. Zwykły ocet można dodać troszeczkę wody w rozcieńczeniu właśnie z wodą, ale może być troszkę większe stężenie. Takie na przykład, jakby to wytłumaczyć, bo ja to zawsze tak na oko bardziej rozkminiam takie rzeczy. No w każdym razie nie pół na pół, mniej octu niż połowa, ale dosyć sporo i można sobie robić takie płukanki na włosy. Ten ocet sprawi, że włosy będą bardziej takie gładkie, miękkie, ta struktura włosa będzie bardziej jednolita, ale takie płukanki można robić nie częściej niż właśnie kilka razy w miesiącu, powiedzmy 3-4 max, bo jeżeli będziecie to robić częściej, to po prostu włosy Wam się przesuszą. Ja kombinuję z różnymi rzeczami z moimi włosami, bo po prostu mam takie włosy, że część jest taka w miarę normalna, a gdzieś tam z tyłu rośnie mi, nie wiem, taka plamka, powiedzmy, włosów, taki obszar i wyrastają mi włosy nagle kręcone, suche i o zupełnie innej strukturze i to jest zawsze dla mnie problem, jak myję głowę, to mam po prostu takiego grubego dreda z tyłu. Wszystkie włosy są takie, wiecie, łatwe do rozczesania, a tam muszę się nakombinować. No ja właśnie takich metod, że tak powiem, wygładzających, może tak, używam właśnie głównie na to jedno dziwne miejsce na mojej głowie. I to by było na tyle. No ja Wam opowiedziałam o takich, powiedzmy, triczkach małych, które ja stosuję. Jestem strasznie ciekawa, jakie Wy macie swoje patenty takie kuchenne, jakie macie, jakie znacie jeszcze zastosowania takich kuchennych produktów, które w kosmetyce właśnie, w takich urodowych, powiedzmy, pielęgnacyjnych klimatach się sprawdzają. Dawajcie koniecznie znać na dole. Jeżeli film się Wam podobał, to dawajcie łapkę w górę, bo to jest zawsze bardzo motywujące, zwłaszcza przy filmach tego typu, których ja kręcę mało i to nie jest taki główny, powiedzmy, główny dział mojego kanału. I tyle! No, widzimy się następnym razem, do zobaczenia, pa!